No i witam wieczorem. Mamy godzinę 20:36 i idziemy na ostatni raz na ostatnie obowiązki do obory. Mamy w sumie tam 3 rzeczy do zrobienia. Wymienić filtr mleczny, wyczyścić kamerkę tam przy ramieniu u robota oraz podrzucić jedzenie. Ewentualnie, jeżeli jakieś krowy są na czerwono, które się spóźniają, no to je podgonić, ale patrzę w aplikacji na telefonie, to takich krów nie ma, także ten temat nam dzisiaj odpada. Generalnie jest tak, nieraz jeden dzień, jak na przykład te mrozy były, że było po 4 krowy dziennie do podegnania, a tak dzisiaj, że jest ciepło, gdzieś tam ten cisza, spokój, także dzisiaj żadnej krówki do podganiania nie było. A to, że o tej później, no niektórych pewnie później porze idę do obory, no to po prostu miałem po południu wyjazd i tak się złożyło, a generalnie to tak na ten ostatni raz to idę o 19:00. A gdzieś tam w weekend, czy tam w piątek, czy tam w niedzielę, jak gdzieś tam wieczorem chcę sobie gdzieś tam wyjechać, wyjść czy coś, no to sobie tam idę o 16:00 i zrobię to, co trzeba i ten. Także to wszystko pokazuje, że robot jest dla ludzi, którzy gdzieś tam z punktualnością są na bakier. I te czynności, które tutaj wykonuję, no to mogę zrobić o każdej porze dnia i nocy, że nie ma na to reguły, jakiegoś obowiązku i tak dalej, jak krówki. A dój, który musi być punktualnie, no jest wykonywany przez robota i dzięki temu nie musimy tej punktualności gdzieś tam od siebie dawać. Jesteśmy przy robocie, teraz krówka się wydaliła, przerwamy pracę ramienia. Krówka sobie ładnie się zgrało, że krówka nam pójdzie sobie, albo i nie musi sobie na razie iść, to tam nie ten. My bierzemy tak, przedtem wąż z wodą. Spłukujemy. No i żeby wyczyścić kamerkę, to bierzemy tak samo jak przedtem. Papier. Te z bombkami. Świąteczny ładnie. I czyścimy kamerkę w ten sposób. No i to by było na tyle. I bierzemy tak, przedtem tryb automatyczny, akceptuj krowę, krówka sobie zaraz wejdzie i będzie się doiło. Wymianę filtra przy systemie FMS, zaczynamy od ciśnięcia tu oto tego guziczka, który za chwilę zacznie mrugać na żółto. W międzyczasie wyciągamy sobie filterek czysty z kartonika. Teraz ta krowa, która tam w robocie, która się doi, jak się wydoi, no to jeżeli ten guzik jest wciśnięty, to robot nie ma zgody na przekazanie mleka do zbiornika. Także to mleko zostaje w robocie, no i robot po wydojeniu tej krowy nie będzie kontynuował doju. Zostawi i będzie czekał tak długo, aż ten guzik wcisnę. Filtr, jak już tu widzicie Państwo na nagraniu, mamy w tym miejscu. Ten filtr jest odwrotny niż w normalnej dojarce, bo on tutaj jest napełniany od środka, bo w normalnej dojarce, tak u nas było przynajmniej, on był, ten syf zbierał się po prostu na zewnątrz, a mleko było pompowane przez środek. A tutaj jest tak, że ten mleko jest pompowane od góry do filtra i ten syf, i wychodzi czyste mleko na zewnątrz, a ten syf zostaje w środku filtra. Ja filtr wymieniam raz dziennie, bo u nas krowy mają myte strzyki, no bo robot myje te strzyki, także nie ma konieczności wymiany tego filtra dwa razy dziennie, no po prostu tego syfu nie ma, nie? Bo ten syf jest spłukiwany. Bierzemy sobie tak, spryskujemy tutaj, żeby było w miarę czysto. Bierzemy filterek, zakładamy sobie go na ten pręcik. To do środka. Zakręcamy. I gotowe. Wciskamy ten guzik, to trzeba pamiętać, wcisnąć ten guzik, bo jak ten guzik się nie wciśnie, to wtedy system cały czas będzie myślał, że nie możemy przepompować mleka i tego mleka nie będzie przepompowywał. To było na tyle.